To jest kolejny już. Który to odcinek? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, siedemnasty. 18 odcinek z naszej serii Otwarłem do firmy. Sezon drugiego, wraz ze mną jest w tle Czaraz. No jestem. Powiedz coś jeszcze. Który odcinek? 18. O nie. Za kolo. Za kolo. Nie wierzę w typa, po prostu nie wierzę. Siema, siema, jestem Royal Gplay, to jest kolejny, już 18 odcinek z naszej serii Otwarłem do firmy, sezonu drugiego. I ze mną jest Czaraz 233. No, jestem, ale teraz już wiesz, który odcinek? No, dobra, wiem, cicho. Nic nie było, to się wyszło. No, mniejsza. Także, pomalutku zdrowieję, więc zapewne, zapewne jutro ujrzycie ciekawy odcinek. Następny będzie u mnie właśnie i tak dalej, więc polecam oglądać w piątek odcinek, naprawdę będzie warto. I co dzisiaj? Co jest na farmie się zmieniło? Bo dziś nie będzie żadnych prac polowych. Może tam na końcu jakoś się postaram, ale w każdym razie wszystkie maszyny, jakie miałem tutaj ogólnie w garażach, poprzynosiłem je sobie do po prostu na pole tutaj. I dziś zajmiemy się jakby odświeżanie tego gospodarstwa, bo wiadomo, jest jaki jest, w ogóle fajny i tak dalej, ale chcę nadać mu takiej trochę mojej metamorfozie, podać jej to gospodarstwo mojej metamorfozie, także no cóż, no nie ma co, nie lecimy z tematem, ale zanim tego przystąpimy, po prostu ogólnie Czaraz jest w tle, tak, jakby co, no może sobie powiedzieć, ja teraz będę brał pożyczkę, także na jakieś 100 tysięcy. Co bym mógł powiedzieć? Ty czekaj, zastanowić się. Albo 110 tysięcy. Pozdrawiam rodziców. O, to pozdrawiam rodziców Czarasa. Dobra, teraz sprzedamy sobie całe, wszystkie te. Tak, o, to jeszcze mieć ten, opryskiwacze, warto wiedzieć. Dobra. Okej, okay, i teraz sam wiecie, po co mi tyle pieniążków? Przecież to jest tylko kilka hangarów, nic więcej. Co racja, to racja, no ale hangary są dosyć fajne, bo te zielone akurat, także jeśli będzie chcieli ze mną grać na multi, ale tu łyso, to będzie się musieli z tym liczyć, że modyfikacje będą zainstalowane. Także ja sobie teraz to gdzieś wypchnę tutaj prawdopodobnie, bo mi to nie będzie potrzebne, będzie sobie to po prostu za tym stało. Także tak, w ogóle Czarek, co, powiedz coś tam ciekawego, Czaras, Czarek, jak tam? No, co ja mogę ciekawego, no. Byłem dzisiaj w szkole. O, super. I tu uwaga, bo tu jest niespodzianka. Jakby, słuchaj, idę do szkoły, nie? I jakby nigdy nic, słuchaj, słuchaj mnie, nie? No, słucham się, słucham. Jakby nigdy nic, słuchaj, nic się nie stało, nie? No. Tak się wystraszyłem. Wystraszyłeś się, bo nic się nie stało, tak? Bo zazwyczaj jak chodzę do szkoły, to się coś dzieje, nie? To pobiją, to zwałcą, a dzisiaj nic? Może nie do tej szkoły poszedłeś? Co? Może nie do tej szkoły poszedłeś? Może być. Dobra, teraz ludzie pewnie myślą, co ja robię. A ja po prostu wytrzymam sobie jakby równy kąt, żeby to jakoś wyglądało. Także zaraz to będzie tak plus minus zwarcie, dobra. Okej, i sobie stawiamy teraz. Także ludzie, wiekopomna nadejszła chwila. Dobra, jeden garażyk postawiony. Teraz ten sam garażyk trzeba go postawić z tej strony. Oczywiście one wszystkie się rozsuwają fajnie. I każdy z nich ma światełko w środku. Także propsujemy. Dobra, teraz to muszę jakoś równo tak do asfaltu sobie wziąć. No tak. Dobra, no w sumie czekajcie trochę, bo to zostanie z nami już na długo. Jakby co, więc troszkę coś muszę mieć pogarnięte, bo no, tak, zaraz. Okej, niech będzie tak. Dobra, miodzio. Teraz kupimy sobie ten duży.
Small, medium, ten. Tak, to jest ten. Tu są te od razu silosy w nich. Także fajnie będzie. Tylko tam jeszcze są wyjazdy z tyłu, także to jest tam, nie wiem, coś się jakoś porobi, może. Może tak, może nie, zobaczymy. I w ogóle. Dobra. Teraz mnie najbardziej obchodzi to, jak to będzie wyglądać z tej strony. Bo to już nie chodzi o to, że tam się nie zmieści, tylko żeby to po prostu ładnie wychodziło do tego. Także sobie może tak jakoś przybliżę to. I okej. Okay. I tak zrobimy. Okej, okay, miodzio. Teraz jeszcze kupimy raz ten malutki garażyk. I wrócimy go sobie w tą stronę. O, nie to, nie to. O, w tą, dokładnie. Zaraz jeszcze kupimy kilka drzewek. Także też będzie troszkę inaczej już na farmie. Dobra. No, come on, come on. Okej, okay, może być. Dobra, także ludzie, patrzcie. Mamy 101 tysięcy. I te 101 tysięcy chciałem przeznaczyć na troszkę większy cel, bo będę teraz właściwie większość wywaliłem w te wiaty, bo wydałem na wiaty, zaraz policzymy. Kupiłem te 3 mediumy, czyli 3 razy 42 to będzie jakieś 84 plus 126 tysięcy i ten jeden duży za 30, czyli 156 tysięcy wydałem na samą na same wiaty. Wybaczcie mnie za tą chrypę. I teraz kupujemy sobie drzewa. Ale zanim drzewa, to może najpierw też... Może to bym kupił, tylko to jest chyba drogo strasznie. To nie jest, najpierw kupimy drzewa. Jakoś sobie to postawimy, dobra. Więc najpierw tak. Tu musi być 3 drzewa, z tego sobie wyliczyłem. Trochę je obrócimy, żeby były inne. Hop. I tutaj hop, okej, okay, dobra. Są 3. Tu będzie jeszcze jedno stało. Może tak bardziej w stronę, właśnie. Dobra, bardziej do szosy. Tu jeszcze jedno, żeby zasłaniało trochę nam. I tu będzie jeszcze kilka drzewek. Ale to tak na szybkości zrobimy. W ogóle patrzcie, jak te maszyny fajnie wyglądają, aż chyba można byłoby miniaturkę robić. He. Nie, no, żartuję. Zrobię kiedy indziej tę miniaturkę. Po odcinku zapewne. Dobra. To tak, tutaj. I... tutaj na rogu. Teraz zmienimy sobie na klony, bo klony też są spoko. Kurde, nie da się. A ty co tam w ogóle robisz? U siebie. Przerabiam tego Deutscha, tą kamerkę próbuję tu przerobić. Aha. Aha, tego tak. Tego Oxida, co ci mówiłem. No bo to dalej tam siedzisz w tym. No kminie. Dobra. I niech będzie tak sobie dobrze zastoi. Dobra. Jakoś inaczej to teraz wygląda, trochę zalesione to jest. Fajnie, młodzieżowo. Tu czy mogę postawić jeszcze? No ale w sumie to nie będzie potrzebne. Dobra, także co teraz chciałem postawić jeszcze? Czy mi starczy pieniążków? Powinno starczyć, dobra. Także tak. To sobie postawimy z tej strony, tutaj. Okej. Okay. To postawimy sobie z tej strony. Okej, okay, miodzio. I to jak wystarczy. Chyba wystarczy akurat na styk. Z tej strony, dobra. Do tego, wieża ciśnień, czy mi już, nie wiem, czy mi wystarczy jeszcze pieniędzy. 18 tysięcy. To nic, weźmiemy sobie kolejny kredycik. Mamy zapotrzebowanie akurat na farmę, więc na farmę mogę trochę wydać. Trochę więcej niż ogólnie. Dobra, wieża ciśnień. Teraz sobie obrócimy w tamtą stronę. I całą kamerę ogólnie sobie obrócę. Dobra, w ogóle wiesz, od której nagrywam, bo tak jakby nie spojrzałem na zegarek. Jest 21.07 teraz. No, to wiem. O, ja też wiem. No. A dupa tam, nie da się. A co tam robisz? No tą kamerę chciałem przerobić, ale już nie mam głowy dzisiaj, żeby nad tym myśleć, słuchaj. A, no. Jutro się z tym pomęczę. Dobra, i to sobie jeszcze walniemy na środku. Dąb. O, może tak. Zaraz, trochę się obrócę. Czy tu się gdzieś zmieści dom? No, come on, gdzieś tutaj. Dobra, niech sobie stoi. Okej, ludzie, także takim oto sposobem, pięknym sposobem mamy naszą farmę gotową. Tu jeszcze by się jedno drzewko przydało. No tak trochę jest. Ale zresztą trzeba, wiem, może niech tak będzie taki sobie wgląd. A jak skończysz nagrywać, to weź mi screena, wiesz. No spokojnie, stary, nawet cię mogę miniaturkę walnąć.
Okej. Okay. Awalni są. Także ludzie, o co mi chodziło? Miało najpierw ta wiata, teraz się na nią patrzę, o tam, miała stać w tą stronę, o tak, w poprzek. Ale pomyślałem, że znacznie lepiej będzie, jak sobie ją postawię po prostu, jak będzie dwa wyloty. Bo tu mamy też jakby taką drogę specjalną zrobioną. Więc tu mamy taki wylot na po prostu na pola. I mamy te wiaty. Z czego te wiaty chyba są tutaj silosami. Zaraz się zapalić światło. O, proszę bardzo, dokładnie. Także tak, tu mamy dwa silosy, trzy silosy nawet. No. Tu co mamy? Aha, tu mamy oświetlenie też chyba. Albo drugie. Nie, to jest to samo chyba. Tak, to jest to samo, okej. Okay. Także tu mamy oświetlenie takie fajne. To się oczywiście każda brama rozsuwa. Także to też się ceni, okej. Okay. Prawym, lewym sobie przesuwamy. Dobra, teraz tylko ogarnę, czy to nie stoi na jakichś dziwnych punktach. Nie, wszystko jest w fasadzie, tu... Dobra, to sobie tak może trzeba wystawiać nawet. Tu trochę trawy jest, ale to szczegół, okej. I co, może jakąś misję zacząłbym jeszcze robić? Chociaż nie, jeszcze przejdę po gospodarce nowej. Ewentualnie możemy sobie nawet pochował te maszyny. Jak myślisz, pochować sobie teraz maszyny do tych garażów, czy nie? Ja bym pochował. Ale na odcinku trochę tak nudno będzie. No też racja. No, to ale dobra. Ale jak nie schowasz, to zmokną. Na razie ma być słońce dzisiaj. Twardze wieją. Ej tam, to jest wszystko z plastiku, to wiesz. To jest klasa A, chłopie. Łatwo. Dobra. Także patrzcie, tu mamy takie fajne silosy, ja też sobie postawiłem, już nie trzeba kupować tych bigbagów, tylko i wszystko na farmie. Fajnie, fajnie. I pojedziemy sobie na jakieś pole. Na przykład odwiedzimy pole numer 22, bo teraz na nim będziemy urzędować, znaczy tam zrobimy łąkę. I na 27 też będzie taka wielka łąka. Więc będziemy tam sobie działać na tych dwóch polach, na łące. No i cóż. Nie przegapcie odcinka piątkowego, bo będzie naprawdę gość specjalny. Także, może sobie zrobimy takie żniwa też przy okazji. Na 22. Tylko nie wiem, czy mi to starczy. Jest, ale piątek jest dzisiaj. No tak, ale wiesz, że ja to nagram na cały tydzień, co nie? Aha, także dobra, mamy piątek, dobra. Ale właściwie widzowie myślą, że jest czwartek, bo jest odcinek na czwartek, rozumiesz? Aha. No, magia YouTube'a, nie? Także ja mam odcinki na środę już nawrzucane, teraz je nagrywam na czwartek. I żeby już nowy gość jakby w kolejnym odcinku, kiedy będę nagrywał z nim jutro. Jutro w sobotę, tak? Żeby nowy gość już wiedział, znaczy miał tak plus minus widział moją nową farmę. Także. Także no jakoś. Ogarniam. Jakoś trzeba się rozwijać pomalutku, nie? Okej. Okay. No. W sumie to sobie teraz robię żniwa. Tylko że to jest jęczmień, tak? Na pol numer 22. No i pięknie. To sobie działamy. Dzisiaj bez kamerki, bo jest ciemno. Jest 21:12. No załóżmy, że nagrywam to od której? No od 21 powiedzmy. No tak, nawet 5. Za 5, nie? Nawet, żeby tam wiesz, się jakoś wyrobić. No dokładnie. No tak, plus, nie spojrzałem na zegarek. O, może teraz pokażę wam, jak Riot gra na tym glitchu, na prędkość, także. Tak sobie działamy. W ogóle pobiera mi się też patch. Nowy 1.3 chyba. Więc ponoć poprawili, że dostaje się mniejsze wynagrodzenie. Za naszą premię czasową. Bo odkryli, że nie mogą tego glitcha zlikwidować, to po prostu dadzą mniejszą cenę premię czasową. Także nawet osoba taka jak ja, która nie używała tego, to będzie miała na minusie. Chociaż sobie powiem wam tak szczerze, że te wszystkie misje są i tak po prostu takie łatwe, więc to jest łatwy pieniądz po prostu. Można sobie naprawdę szybko zarobić, a to nie odchodzi w tej grze. Tutaj chodzi o to, żeby się pomęczyć, prawda? Czarek, może teraz nie coś powiesz? Co ja? Ja co powiem? Co ja mogę powiedzieć? No ja powiem. Ja powiem? No. No to powiedziałem. O, no i gitara, nie wiem, jesteś szczęśliwy. Nie no, ale tak serio. To no. Ten. Czarkowice V3 wyjdą? Nie, bo nie umiem przekonwertować mapy, a chciałbym, żeby wyszły, ale jeżeli ktoś chce, to mogę wydać to 15, o ile ktoś gra. Ja gram, znaczy już nie, ale możesz wydać. Znaczy,
chęcią bym dał komuś na testy, jak ktoś chce. To o, może także... się zgłosi. Na no Skype'ie niech się zgłosi do mnie. Także jak ktoś by chciał mapę na testy Czarkowice V2, to napiszcie w komentarzu. Wtedy tam się już Czaras z nim jakoś dogada. Ja tam dam cynk Czarkowi, że jest taki komentarz, więc na spokojnie. W ogóle moja mapa, powiem tyle ludzie, że kiedy wy to oglądacie, zapewne już skończyłem robić jakąś tam część mapy. Mam na razie zrobioną gospodarkę tego całą. No i powiem wam, że gospodarka całkiem fajnie wyszła. Tylko jeszcze muszę trochę teren ukształtować, żeby był inny. Bo jest na razie takie, jest po prostu taka wielka dolina, ale w sumie o to chodziło, żeby taka dolina była, co nie? No... Bo wiesz, lubelska ja dolina jak zobowiązuje. Ja tu nie wiem, słuchaj, co ty żeś tam chciał zrobić, co ty żeś tam zrobił, ale coś żeś zrobił na pewno, nie? No, na pewno zrobiłem. Ciężko pracować nad mapą, nic nie zrobić, nie? Pora. No, że powiem ci tyle, że pół biedy ogarniać to, te wszystkie triggery i tak dalej, co nie? Ale najgorsze to jest kreatywność, jak na przykład zmodulować jakiś teren fajnie, żeby na przykład traktor sobie ciężej radził, a na przykład ze z górki miał jakoś tak fajnie i wiesz, żeby balans był taki, nie? Baba złożył sobie w kubie. No, ja to zawsze, wiesz, na przykład strasznie mi się podobała gospodarka na Belgico Provence. Tam jest tak fajnie pod górę, jest trochę na dole, co nie? Trochę z tyłu, ona tak jest jakby nie po prostu w kwadracie takim zamkniętym, tylko jest tak porozrzucana, co nie? Jo, ogarniam. No i to się właśnie ceni. No, jeszcze katarak mi trzyma. Dobra, także... Co jeszcze ciekawego? Prawdopodobnie... Czwartek, jak mamy, znaczy wy macie czwartek, ja mam piątek, będę szedł Filipowi kupić tego farminga, więc... będę już z Filipem jeszcze nagrywał odcinki. Więc szykujcie się na porządną dawkę humoru. Śmiechy, chichy i tak dalej. Podobnie jak to było w tym odcinku na początku. I ten... napiszcie jakieś może teraz jeszcze... Jest ostatnia szansa na napisanie formularza, bo jak mam jeszcze 3 osoby w kolejce, które czekają na odcinek. Ale ten prosty odcinek musiałem jakby nagrać sam, bo to wiecie, na multi nic nie jest potrzebne. Nic nie ma takiej wielkiej roboty. A odcinek był potrzebny, więc sami rozumiecie. Także... No, mam nadzieję, że ty, Czarek, kupisz sobie w końcu farminga. No, jak po prostu będę już mówiłem, nie wiem, że ten... No, to czekamy, aż będą święta. Ale to jeszcze niedaleko, jeszcze kilka miesięcy, 15. No, jak półtora miesiąca zostało? No, coś takiego. No, nawet... No, my dzisiaj 11. Ja nie wiem. Czyli u nas jest święto narodowe. Tak dalej. No, dzisiaj jak wafio, u mnie nie. A ty masz kiedy u siebie święty? 17 maja coś tutaj jest, ale... Ale, czekaj, w Norwegii jest święto niepodległości jakieś takie? Nie, znaczy... Jest ten, jak to się nazywa? Boże, czekaj, zapomniałem. Nord Holinder zapomniałem teraz. No, jakieś ciekawe święto na pewno. No ten, Jezu, zapomniałem nazwy na to polskiej. No dobra, jak coś to tam przypomnieć w komentarzach, czy coś ludziom. No, napiszę jak coś. Mhm. A jak mi się nawet przypomni, to zaraz powiem, ale musiałbym przypomnieć sobie to. No, dobra. Bo w ogóle, a ty, nawet tak nie pytam ciebie, ty w jakiej części Norwegii jesteś? No, na północy. Na północy? To aż tam? No, jak ktoś chce, to mogę na mapie to teraz wyszukać i bym ci link podesłał. To byś dał w komentarzach. Znaczy, no na film to raczej nie, ale... Ale nie na film. Na tym, w komentarzach link podsyłasz i ten. I oni se to klikają i wtedy mają tą. No chyba, że tak. Ale no, w sumie komentarze. Nie wiem, czy da radę jeszcze zanim to ja ten dźwięk wrzucę. Bo jakby będę wrzucał ten odcinek jutro dopiero. Ja razem z tamtym na noc ustawię. Bo wczoraj, znaczy właściwie... zaraz mam dzisiaj sobotę, tak? Czy piątek? Piątek mamy. No, z piątek. Z czwartku na piątek komputer był na nas ustawiony, żeby się po prostu tam filmy powgrywały. Więc dzisiaj będzie odpoczynek do komputera i jutro dopiero będę rzucał.
także to byśmy musieli przypomnieć. Ja już powolutku kończę. Te żniwa. Jęczmienia. Ja już powolutku kończę. Te żniwa. No jedno pole w sumie tego. No ale wiesz, jak u mnie soja jest dopiero na drugiej fazie rozwoju, to jeszcze trochę czasu jest. Ale myślę, tak jak magia YouTube'a pozwoli mi zrobić w ten sposób, że jutro będzie już... jutro będą żniwa. Chyba żniwa. Ale resztą sami zgadniecie. Może na, o inaczej. Napiszcie w komentarzu, z kim mogę jutro nagrać odcinek, w sumie z kim nagram. I co będziemy robić? O, tak. Także tak było super, jakbyście napisali. Dobra, jeszcze jakieś dwa przejazdy mi zostało, może jeden? Nie no, dwa raczej. Ten glitch, no to prędkość jest spoko, tylko trzeba... On czasami się... Ten glitch się właśnie glitchuje, co nie? Działa, nie działa i tak. No, właśnie to chodzi. A raz działa, raz nie działa. To ja dokładnie, to takie... Srunie w bunie. No. I gówno z tego ma. Mam nadzieję, że w kolejnym tygodniu będę już jakoś w miarę ogarnięty i zdrowy. Bo teraz miałem taki dziwny okres po prostu nagrywania w chorobie. A ty zawsze masz dziwny okres. Ha, 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 ha. Ty to jesteś śmieszny jak zawsze, wiesz? Ktoś mówi. Nie, no. No właśnie. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Jeszcze też wiele osób się mnie pytało, czy... O. Dostaliśmy 16 tysięcy, także zaraz sobie ten kredycik spłacę delikatnie. No, super, mam dalej 113 tysięcy. 115 tysięcy kredytu. Wow. Dobra, wracamy na farmę i kończymy odcinek. Także ja teraz się biorę za montowanie tego filmu i potem podczas gdy się będzie on obrabiał, znaczy renderował, to ja sobie będę działał jakby tutaj społecznie, będę się udzielał u innych rolników. Także, no, będzie fajnie. A was zapraszam już na kolejny odcinek, czyli już będzie... Raz, dwa, trzy... 19 odcinek z serii Otwarem do firmy. A tymczasem, no cóż, ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro do kolejnych odcinków z serii Otwarem do firmy. Ze mną był Czarek, trzymajcie się. No i cześć. No byłem. Był. A który odcinek? Co który? No, będzie. Będzie 19, a to jest 18. A, no to nic. No. No to trzymajcie się, cześć. To jest ten moment, w którym mówisz siema. Co, ja? A, no nara. Dobra, trzeba współustawiać te wszystkie graty.